Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie znajdujemy się teraz bezpośrednio nad placem Pięciu Rogów, który został ostatnio przebudowany. Przestrzeń tylko i wyłącznie dla pieszych autobusów i innych pojazdów uprzywilejowanych powstała w tym miejscu i naprawdę całkiem ładnie to miejsce wygląda. Jeżeli chodzi o to, ile osób chodzi, jak jest mało samochodów, ale trochę mało tych drzew oczywiście i zieleni. Mówiłem o tym, czemu jest tak mało tego w poprzednich moich filmach na kanale, a w dzisiejszym mówię Wam o placu Powstańców Warszawy, który w tym miejscu się znajduje, a właściwie o tym, co powstaje pod nim. Nowa stacja metra, którą właśnie w tym miejscu widzicie. Nie, no, żartuję to trochę. Nowy parking podziemny, który w tym miejscu powstaje, to jest zupełna nowość, jeżeli chodzi o same centrum Warszawy. Parkingi podziemne to powinna być już standard, jeżeli chodzi o inwestycje i o to, co się znajduje pod ulicami Warszawy. Niestety tak to nie wygląda. Potrzebne są parkingi dla mieszkańców, którzy w okolicy mieszkają lub dla biznesów, które po prostu tutaj w okolicy są. Natomiast na razie no nie jest najlepsze. Przy okazji z ciekawostek możecie zacząć w tym miejscu, jak tam wyglądają ruiny Pałacu Saskiego. Z tego co wiem, nawet można je zwiedzać w jakiś ciekawy sposób, ale jak widzicie, ludzie się kręcą i plac jest całkiem ładnie ogrodzony. Wracając do placu Powstańców Warszawy, który w tym miejscu się znajduje, no to tak jak powiedziałem, potrzebne są nowe parkingi podziemne w Warszawie. Jest ich mało, są drogie, ale są potrzebne. No i właśnie jeden z nich powstaje tutaj, w samym centrum Warszawy, niedaleko stacji metra Świętokrzyska i Nowy Świat. Sam nie jestem w stanie stwierdzić, do której stacji metra wygodniej i szybciej dojść, bo czasami z tej albo z tej dochodzę. Natomiast co ważne, sam parking znajduje się właśnie pod placem Powstańców Warszawy. Dzięki niemu będzie przebudowany w kolejny raz, w ramach kolejnego etapu z przebudowy samego placu, sam oczywiście plac. Między innymi zmieni się tutaj kierunki i ruch samochodów, bo powstaną nowe wyjazdy właśnie z parkingu, które będą się znajdować po obydwu stronach ulicy, tutaj plac Powstańców Warszawy, a chodzi oczywiście o ulicę, która dalej przechodzi w Mazowiecką, więc będzie po prostu wyjazd w kierunku Świętokrzyskiej po jednej i po drugiej stronie ulicy Mazowieckiej, która, znaczy po ulicy plac Powstańców Warszawy, która przechodzi dalej w Mazowiecką. Sam nowy parking będzie mieć 420 miejsc postojowych, będzie na 4 poziomy w dół, co mogliście wyczytać z nowego tytułu, jak i również sama inwestycja kosztuje mniej więcej około 85 milionów złotych, ale Warszawa nie ponosi żadnych kosztów w związku z budową, ponieważ sam parking jest budowany przez inwestora prywatnego, jest to realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i ten inwestor później przez 36 lat będzie mógł eksploatować sam parking, a następnie po tych 36 latach przejdzie on we władzę, w zarządzanie Warszawy i tak będzie on działać. Sam parking ma powstać do końca przyszłego roku, więc na przełomie jesieni i lata w przyszłym roku najprawdopodobniej już pierwsze samochody będą mogły wjechać i będziemy widzieć konferencję z okazji oddania do użytku tejże inwestycji. Trochę jeszcze czasu zostało, więc również trochę pracy jeszcze pozostało. Jak widzieliście, tak wygląda z zewnątrz ten parking. Zlećmy sobie może na dół, żeby zobaczyć dokładnie, jak wyglądają te 4 poziomy w dół. Ale zanim to, to jeszcze podziwiajmy, jak wyglądają korki, które się tworzą dzięki tej inwestycji. Czemu są tak ogromne korki? No, wejdźcie po prostu sobie na mapę i zobaczcie, ile jest możliwości wjechania faktycznie teraz do tej przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy tych okolic, przez to, że plac Powstańców Warszawy jest teraz przebudowywany, jak i również przez brak możliwości przejazdu przez plac Pięciu Rogów, właściwie są mocno ograniczone. Jedyne wyjazdy to jest przez ulicę Złotą i tyle. Tyle, to jest jedyny wyjazd sensowny, jaki można aktualnie wyjechać stąd. Wszystkie samochody muszą wyjechać ulicą Złotą lub oczywiście Nesienkiewicza, ale te dwa wyjazdy to trochę mało jak na całą tą okolicę. Natomiast wracając do meritum, czyli do placu parkingu, zerknijmy sobie, jak to wygląda. Sam parking jest budowany w postaci wykopów dwupiętrowych i następnie są robione właśnie piętra pomiędzy. Te piętra pomiędzy możemy zaobserwować właśnie w tym miejscu, gdzie już widzimy fundamenty podłogi, czyli dokładnie stropu poziomu minus 4, który się będzie znajdować, czyli podłogi poziomu minus 3. Dokładnie właśnie teraz nad nim się znajdujemy. Widzimy też, że już są powoli ustawione rusztowania, na których to będzie wylewana nowa część, czyli nowy poziom minus 2 i następnie widzimy kolejne półki dla poziomu minus 1. Na tych wszystkich poziomach będą się znajdować miejsca parkingowe dla przyszłych samochodów. Trochę tego miejsca tutaj będzie. Świat wygląda, głębokie wykopy, dużo znalezisk oczywiście było w trakcie budowy i całkiem ładnie to się prezentuje tutaj wszystko na dole. Oczywiście tutaj już nie widzimy poziomu minus 4, ale zetknijmy sobie oczywiście, jak to wygląda, przelatując na drugą stronę przez to miejsce.
Tu oczywiście teraz widzimy pełno belek, które podtrzymują w różnych miejscach samą konstrukcję. To oczywiście zupełnie się zmieni. Wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o słupy, w tym miejscu no jeszcze nie jest docelowy układ. Większość z nich oczywiście pozostanie w tych miejscach, jest, ale jest część jeszcze niedocelowa, więc będzie to się wszystko przestawiało. Jeszcze to, co widzimy teraz, to oczywiście sam plac budowy. Także nie wiążcie tego, że wszystko, co widzimy, jeżeli chodzi tutaj o układ, to jest docelowe. Część może być tylko i wyłącznie tymczasowa na sam proces budowy, bo są tutaj dwa ogromne otwory technologiczne, przez które między innymi wleciałem dronem, więc no, siłą rzeczy nie jest to łatwe, żeby wszystko utrzymać i żeby rozporność tej przestrzeni też była utrzymana. Widzimy teraz poziom minus 4, który się znajduje tam właśnie pod stopem, a właściwie podłogą poziomu minus 3. W tym miejscu widzimy dokładnie, jest teraz sam dół parkingu, to już jest sam koniec. W głębi już nie zejdziemy, głębszego poziomu nie ma, to jest oczywiście poziom minus 4. Po środku, pomiędzy sufitem, który tutaj widzimy, będzie jeszcze jeden poziom, poziom minus 3, a ten sufit, który widzimy, to jest już podłoga właśnie poziomu minus 2. No i dalej kolejne oczywiście poziomy. Tam widzimy już początki powstawania kolejnych poziomów, no i tu widzimy taki otwór tam po prawej stronie. To jest otwór, przez który jeszcze będzie wybudowany łącznik w postaci wyjazdu w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, bo oczywiście teraz z parkingu nie mielibyście możliwości wyjechania, pomijając to, że oczywiście nie ma pochylnik, które będą właśnie po tej stronie, jak widzieliśmy, tam są elementy rozpierające, to pomijając to, że nie ma pochylni, nie ma też schodów, nie ma wind, to nie ma w ogóle dojazdu i wyjazd będzie powstawać właśnie w kierunku ulicy Świętokrzyskiej i on będzie realizowany na przestrzeni najbliższych miesięcy, więc spokojnie będę wam mógł pokazywać jeszcze konstrukcje. Wszystkie konstrukcje jeszcze się nie zakończyły. No i teraz krok po kroku wszystkie te poziomy, które widzimy tutaj na dole, będą zamykane, otwory technologiczne będą zamykane i rozpoczną się prace przy wykończeniu tej całej konstrukcji. Pozostał rok tej inwestycji, więc trochę jeszcze czasu jest, ale to oczywiście jak zawsze przy różnych pracach budowy, zawsze czas goni. A trzeba pamiętać, że przed nami zima, choć prace będą mogły być realizowane, to na pewno nie w pełnym zakresie, jeżeli chodzi o wszystkie możliwości i, i będzie to usunięte, na przykład jeżeli będzie zimno, no i oczywiście wiadomo, jeżeli spadnie śnieg, to może być po prostu nie wszystko widoczne z poziomu ziemi. No dobrze, zetknijmy sobie tutaj jeszcze na górę. Tutaj przy okazji znajdują się jeszcze maszyny, które widzieliście na dole. Te maszyny na dzień dzisiejszy zostały wszystkie już wyjęte właśnie z poziomów niżej, ponieważ trwa aktualnie betonowanie tych wszystkich poziomów. Dlatego też właśnie było wykopywane to metodą, że co drugie piętro ma już teraz swoje poziomy, ze względu na to, że po prostu koparki i inne sprzęty specjalistyczne po prostu by się nie zmieściły i by zahaczały zaraz o sufit. Więc trzeba było to zrobić w ten sposób, aby tu się wszystko zmieściło, dlatego tutaj co drugie piętro było teraz wykopywane, jeżeli chodzi o przestrzeń, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Więc tak to wygląda. Od tej strony będzie też oczywiście drugie wyjście w postaci jednej windy i jednej klatki schodowej i tak samo po drugiej stronie przy ulicy Świętokrzyskiej, bo teraz się znajdujemy po stronie południowej, czyli przy ulicy Wareckiej i właśnie przy ulicy Henryka Sienkiewicza od tej strony. Znaczy, Sienkiewicza wiadomo jest za budynkiem, jest przejście dla pieszych, ale mniej więcej kojarzycie tą lokalizację. Dalej się idzie Szpitalną bezpośrednio do Placu Pięciu Rogów. Więc jak widzicie, faktycznie tutaj prace trwają. No i niedługo, jak już pojawi się tutaj ponownie za 2 miesiące, czyli w listopadzie, to już raczej tak nisko nie zlecę, no bo siłą rzeczy otwory technologiczne będą krok po kroku zamykane po to, aby można było zamykać i wykańczać tą całą przestrzeń, a będziemy widzieć po prostu powstawanie nowego wyjazdu od drugiej strony. Dobrze, całkiem ciekawe to się prezentuje na dole, wylećmy sobie raz jeszcze na górę i zobaczmy to dokładnie, jak to wszystko się prezentuje od samej góry. Ciekawostek mogę powiedzieć, że te kable, które tam już są tak specjalnie zmontowane tutaj po lewej stronie, widzieliście, to jest całe okablowanie i pozostała sieć, która musiała być przeniesiona na czas budowy, a cały czas jednak mimo wszystko zachowana i ona w ten sposób po prostu jest utrzymana dookoła całego placu budowy, jest za pomocą takich specjalnych rusztowań i belek oznakowana, żeby po prostu też żadna maszyna w niego nie wjechała, nikt jej nie zniszczył, a jednak cały czas to mogło być utrzymane. Te niebieskie szlaczki, które teraz widzicie, że tak to powiem, to właśnie jest ta sieć przeniesiona na czas budowy. Później oczywiście będzie musiał być przywrócony do stanu przed przebudową, znaczy przed rozpoczęciem budowy, czyli oczywiście będzie trzeba po prostu docelowo ją ustawić w miejscu na nowym parkingu, a nie pod ulicą, która w tym miejscu była, bo po prostu coś się nagle będzie znajdować pod. Co ważne, w bliskiej okolicy znajduje się wentylatornia szlakowa drugiej linii metra, ale na razie z tego co wiem, jakichś większych problemów przy niej nie ma, choć się znajduje na prawie samym środku placu budowy, jeżeli chodzi o zaplecze. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek.
Zachęcam Was do tego, bo w ten sposób będziecie mogli zobaczyć kolejny film, który się pojawi już za 2 miesiące, z kolejnego progresu z tej inwestycji i tak co 2 miesiące. I przez najbliższy rok, aż w końcu ta inwestycja całkowicie się zakończy. Więc co ja mogę powiedzieć, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam Was do zostania patronami i do wspierania, do zrzutki nas na nowego drona, w którym byśmy mogli trochę ciekawiej nagrać tą inwestycję. Linki do wszystkiego oczywiście macie w opisie, jak i również na ekranie końcowym, jeżeli chodzi o zostanie patronem. Tymczasem kolejny film jutro, najprawdopodobniej z S7 i z przepięknego parku, który powstał w ostatnim czasie w Warszawie. Do zobaczenia. Lądujemy. Landing. Cześć!